Impreza pod hasłem Dni Miasta najczęściej kojarzy się nam z koncertami gwiazd większego lub mniejszego formatu na stadionie czy rynku tego lub innego miasta. Jednak Raciborzanie od lat swoje święto obchodzą w wyjątkowy sposób. Tegoroczne Dni Raciborza rozpoczęły się od poświęcenia kaplicy, a później było już tylko ciekawiej i bardziej kolorowo. Pochodzi z XIII wieku, przez lata zniosła wiele starć, wojen, pożarów i klęsk żywiołowych, skrupulatnie odnawiana, teraz świeci pełnym blaskiem. Mowa o poświęconej w piątek na Zamku Piastowskim w Raciborzu kaplicy świętego Tomasza Becketa. Pamiętam, jak wyglądała kaplica poprzednio. Myśmy z kolegą tutaj na dach zakładali takie plandeki niebieskie, żeby dach, woda, czy deszcz nie padał i nie przeciekał na zewnątrz. Byliśmy w środku kaplicy, była pełna ruina, gruzu dużo, różne jakieś deski leżały. Teraz po tym nie pozostał ślad. Wnętrze kaplicy czeka na odwiedzających i to nie tylko tych szukających duchowego ukojenia. Ta kaplica będzie wielofunkcyjna i dobrze, niech ona po prostu żyje. Myślę, że sama konstrukcja architektury średniowiecznej sprzyja temu, żeby tutaj też były różnego rodzaju koncerty, czy to wokalne, czy jakieś, bym powiedział, muzyczne. Dlatego spodziewam się, że wiele takiego rozwoju, dobrego ducha i ducha wiary, i takiego ducha ludzkiego tutaj będzie mogło się rozwijać. Idealnie wpisuje się to w otoczenie Raciborskiego Zamku. Zamek jest zrobiony prawie w całości, pozostaje nam jeszcze tylko, to jest ta część tutaj, to jest słodownia. Mamy nadzieję, że z tego transgranicznego funduszu jakieś pieniądze pozyskamy, spróbujemy też wyremontować, czyli chcielibyśmy w tej kadencji, czyli za te 2-3 lata całkowicie odrestaurować, przepraszam, wszystko, żeby to było elegancko, kompleksowo. Tak, aby Raciborski Zamek znów stał się najważniejszym obiektem w mieście, poniekąd tak już się zresztą stało, przynajmniej jeśli chodzi o coroczne Dni Raciborza. Pierwszy dzień obchodów wystartował na zamkowym dziedzińcu, drugi rozpoczął się tuż pod jego murami. Wodami Odry do Kędzierzyna Koźla spłynęło kilkudziesięciu śmiałków. Tak wyglądało w tym roku tradycyjne pływadło. Reprezentujemy czysty region, nasza łódka pokazuje, że ważna jest ekologia, pokazujemy, że warto segregować śmieci, a przy tym dobrze się bawimy. Bo i o zabawę tu przede wszystkim chodziło. Pływać i grillować. Jak się siedzi tutaj od 6 rano, żeby wszystko dopiąć, no to śniadanko wypada, chciałoby zjeść. Jak widać, fantazja twórców pływadeł nie zna granic. Znalazł się nawet pływający gród piastowski, przygotowany przez przyjaciół z Dziergowic. 2 tygodnie po dniówce. Dobra. A wieczorami po obiedzie tak się... Stroje, wszystko? A to już tam kobiety tym się zajmują, nie? To my nie. Dobra. My jesteśmy od konstrukcji, a one od strojów. W tym roku pływadło urozmaicone było wyjątkową inscenizacją. Z okazji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski w Odrze symbolicznie ochrzczony został Mieszko I. A wszystko to odbywało się na terenie raciborskich bulwarów nad Odrą. Bulwarów, które wkrótce mają się znacznie zmienić. Naszym zamiarem jest zagospodarować całe bulwary. Na początku myślę między mostem zamkowym a kładką. To jest odcinek prawie kilometra. W tym roku za miesiąc pojawi się tutaj plaża, będzie ogródek, będą boiska, będą leżaki, będziemy mogli korzystać, odpoczywać. A docelowo chcemy zaaranżować oba brzegi. Tak, aby w przyszłym roku inauguracja Dni Raciborza przebiegła w jeszcze sympatyczniejszej atmosferze. Dzisiaj czego nam brakuje tutaj? No brakuje nam lodów, napojów, kawy, więc będą ogródki, będzie infrastruktura, która pozwoli tutaj lepiej wypoczywać, ale też lepiej korzystać z takich imprez. Okazja do przekonania się o tym na własnej skórze już w przyszłym roku.